Cześć, witajcie. Sławek zrobił dziewczynom. Właściwie to nie wiem, jak to nazwać, bo plan był inny, a spełnia całkowicie inną funkcję. Krecik, co piszczysz? Miał być domek, żeby mogły sobie się schować przed deszczem, bo tak dzisiaj trochę kropi, trochę nie kropi. Niby słońce, za chwilę kropi. No, a one sobie wymyśliły, że sobie zrobią z tego większy plac zabaw. I zamiast chować się do środka, to wchodzą sobie na nawierzch i zeskakują stamtąd. Co? Takie cwaniaki. Co? Tylko słyszymy, jak kopytkami pukają, normalnie jakby burza była. A teraz co robisz? Co? Aha, do paszy tam, wiaderko. Tylko słuchamy, co tak dudni, a one kopytkami. O, a jak? A i Sławek jeszcze tutaj podstawił to, co wcześniej przynieśliśmy. Ale to w sumie miało być tylko po to, żeby nie przewróciły, nie? Bo tak to jakby weszły, to by się gibnęły i by musiały siedzieć w tej skrzyni, jakby się przewróciła. No. A one na wierzchki tyle. I w nosie. Bo one myślały, że to tak ma być. A w ogóle do środka wchodzą? Teraz nie pada. Słońca też dzisiaj jakoś bardzo nie ma. Patrzcie, Sławek nawet w długim rękawie wcale tak ciepło nie jest. A jak krecik tam wszedł? Co, chcesz zostać tutaj, krecik? Z dziewczynami? Tak dzisiaj mówię, troszkę kropi chwilami. I tak, żeby mogły się schować, żeby ich co chwilę nie przyprowadzać, nie wyprowadzać, bo nie jest taki deszcz, żeby... Ale i na słońce, nie? Na słońce to pewnie za ciepło będzie, nie? Czy ja wiem, ale zawsze słońce nie świeci. Przecież chcą w tych igrach siedzą te cielaki. No to jak będą chciały, to sobie wejdą, jak nie będą chciały, to nie wejdą. No ja w sumie ja. Z tego robią te, dla cielaków. No właśnie, też robią z takiego czegoś. No ale mówię, jakby było im za ciepło, no to przecież nie będą siedziały, nie? Przecież też czują, czy jest im dobrze, czy źle. Łobuziaki jedne. Najlepiej, nie? Wierzchiem. I co teraz? Teraz skoki z góry, nie? Weź tu coś wymyśl, nie? W ogóle nie tak miało działać, a tu o, ekstra zabawa. I co teraz, Henia? Się czai, gdzie skoczyć. Dla niej to jaki to problem dla niej? Oj! Trochę się rozjechała. Opa! Jest! Krecik, ty też? W sumie dla ciebie też nie problem, nie? Krecik mówi, że zostaje kozą. Aha, po paszkę poszły sobie. I od nowa. Co to, krecik? Wystraszyłeś dziewczyny. Aż tam mu uciekły na sam koniec. A krecik... Aha! Wszystko jasne. O ja. I tak to jest, nie? Całkiem inny plan był, a tu taka ekstra zabawa. Ale dobry ten gospodarz takie fajne wymyślił. Mimo, że w ogóle nie taki plan był, ale co tam. A tu czereśnie? Przez tym przykręciłem do tego. No ale jakby weszły i się rozpędziły tam, to też by przewróciły przecież, nie? Na pewno. Sławek dzisiaj zamierza blachę kłaść na dach. Chyba. Jak nie będzie padać, bo tak jest naprawdę co chwilę. Zimno jakoś się zrobiło. Chmury chodzą. Póki co jakoś nie padało bardzo. Po troszkę. Ale i tak. Ktoś coś mówił, żeby pokazać. Aha, ale to później, no tam na podwórku. Idę zobaczyć, czy coś nowego urosło. Dzisiaj jeszcze nie byłam. A już jest poobiednia pora,
Więc pora się przejść. Pomidorek trzeci. Niedługo. Tamte jeszcze leżą w domu, jeszcze sobie do końca dojrzewają. I już następny też się rumieni. No, teraz jesteśmy uratowani. Ogórki trochę wolno rosną. Miałam kupić jakieś tam, żeby zrobić mało sol, no ale w sumie nigdy nie byłam. Sławek ciągle na zakupy jeździ. Jakoś tak ostatnio. A tu jaki kiść ładny się rozwinął. To są malinowy smaczek. Malinowe koktajlówki. Bardzo dobre. Bardzo plenne i bardzo dobre. O, ciągle jakieś wilki są. Także kiedyś spróbowałam. Nie żałuję. Naprawdę ogrom tych pomidorków. I bardzo pyszne. No jak malinowy, tylko że małe, nie? A malinowy bardzo lubię. I znowu jest zielsko. No ale teraz tyle deszczu, co mamy teraz, to dawno nie było. Także co wczoraj padało tak dosyć mocno. Dzisiaj też taki, no, pogoda dziwna taka. Nie wiadomo, czy będzie padać, czy nie będzie padać. No i co? I tutaj kapucha cała obgryziona. Tutaj jest czerwona. Tam jest czerwona. Wcale ich nie widać nawet. Takie poobżerane. No, musiał Sławek opryskać niestety. Bo tutaj już coraz dalej. Jak zaczęły w pierwszym... Od pierwszej tak szły cały czas. Cały czas. Tu się zatrzymały. Bo tam dalej to w ogóle coś mi złamało. Przypuszczam, że psy jak wskoczyły, to złamały, czy wyrwały, czy coś. No i marchewkę można w sumie zobaczyć, jaka już jest duża, bo natka taka piękna. O, i ktoś jeszcze... O, już mi się przypomniało. Ktoś... mówił, czy pietruszkę może spróbować przesadzić. Teraz to już nie mam tak gęsto, bo ja dużo wyrwałam, ale jeszcze tam by się znalazło, gdzie jest za gęsto. I przesadzić, przepikować po prostu. W sumie nie wiem, nigdy nie pikowałam, ale chyba spróbuję, tylko tak wiecie, dla swojej wiadomości tak naprawdę. W razie czego kiedyś, jak się gdzieś tam... Często jest tak, że w jednym miejscu jest gęściej, w drugim rzadziej. Może kiedyś coś tam się przyda. Czemu nie? Można spróbować. Wyciągnę, czy nie wyciągnę? O! Proszę, jaka marchewka. No, tak to ją. Super. Nie myślałam nawet, że aż taka. Truskawki zerwaliśmy dzisiaj. No i tak potrzebowałam na ciasto. To wszystkie się obrywało. O, idę jeszcze pietruszkę zobaczyć, jak tu jesteśmy. Trochę nie wiem, o co chodzi. Niby pietruszka gdzieś tam schodzi. Ale tak to ona wschodziła już dawno. I ona stoi w miejscu. A nawet jakaś taka bardziej żółta się zrobiła. Nie wiem, o co chodzi. Dziwne to. Nic tutaj się nie dzieje na plus. Może jedynie, że więcej wzeszło. Patrzcie, tutaj takie drobiazgi. Ale jak wzeszło, tak stoi. I nic dalej. Kapucha tyle deszczu miała, że nic chyba jej nie będzie. Nawet Sławek w sumie przyniósł tego Mauzera i niewiele co podlewał. Bo nie trzeba. Z nieba nam podlewa. Także ładnie kapucha. Aż nawet wbita niektóra taka. Tam dalej ładnie widać. O. Także tamta na pewno się przyjmie. Ta nie wiem, czy za mocno jej aż nie wbiło. Zobaczymy. Okaże się. Posiana jest następna, żeby dosadzić tam, gdzie zabrakło i ewentualnie która tam się nie przyjmie, to też dosadzimy. Ziemniaki zaczynają ładnie kwitnąć. Tu z tej strony. Te białe kropki. Dwie odmiany ziemniaków są. To mamy pierwszy raz. Pierwszy raz w sensie sadzimy, bo kupiliśmy tak na posmakowanie. Zasmakowała, to posadziliśmy w tym roku. No i mówię, bardzo szybko kwitną. No, widać od razu różnicę. Czekajcie. O, do połowy i od połowy. Nie wiem, czy to na filmie dobrze widać, ale do połowy o wiele większe niż z tamtej strony. No i tutaj mówię, tutaj już kwitną. Niedługo tam będę próbowała troszkę podebrać z krzaczków. Jak już kwitną, to już nie powinno być tak długo.
No już słychać Sławka, jak tam blachę maltretuje. Dobra, to idę. Może mu coś pomogę. Patrz, Sławulki! No, co? No ja. Nie, to nie. No. Dla króliczków chyba dam, tak. Najlepiej taki rosołek z takich młodych warzyw. Albo taki kapuśniaczek z kapustki młodej. Pycha. Już niedługo. Jeszcze troszkę będę... I tak muszę troszkę jeszcze ją przerwać, więc... będę przerywać, to już będę brała do obiadu. Przy okazji się wykorzysta. Także tak. Co, krecik, chciałeś marchewkę? Ja wiem, że ty wszystko lubisz. Dzieciaki dostaną. Dzieciaki dostały lekarstwo już na tą kokcyliozę. To chyba w wodzie Sławek daje, no. I dzisiaj jeszcze dokupił dla kur. Bo też tak w sumie parę jest takich dziwnych. Oczy spuchnięte. Nie wiem, czy to od tego, czy to nie od tego. Trochę tam takich smutnych. No, w sumie muszę się spytać, czy coś tam teraz nie odpadło, bo tyle liczenia, nie będą mi się rachunki zgadzać. No, i Fado, nie Fado, Riko, ten mały, gruby. Tak się wziął za szczekanie teraz, że trochę się zachowuje jak krecik kiedyś, bo szczeka na wszystko. A jak krecik usłyszy, że on szczeka, to zaraz aferę robi. My idziemy zobaczyć, co się dzieje. Oczywiście się nic nie dzieje. I Riko tak sobie teraz wymyślił, że on sobie będzie aferę kręcił. Na złość chyba krecikowi. A, dobra. Wiem, co miałam pokazać. Kaktusy. To kaktusy są mamy. Mama o nie dba. Mama je przechowuje zimą. To jest właśnie największy problem. No bo trochę jednak jest tych doniczek, garków. Także takie kaktusiki. Było więcej, ale też się dużo pomarnowało. Będę wam pokazywać, jak będą kwitły, bo ten zawsze tak dosyć mocno, ten tak dosyć mocno kwitnie, ten i któryś z tych, ten chyba, nie pamiętam dokładnie. No, ale ogólnie kolekcja o wiele się zmniejszyła. Tu kiedyś były całe kamieniami, na kamieniach. Tutaj na studni było też pełno. Teraz się już troszkę kolekcja zmniejszyła. To jak już przy kwiatach, to wam jeszcze róże pokażę. Mamy róże. Ta mi się bardzo podoba kolor. I co roku koparek. Rok w rok. Tu taka piękna różowiutka. I tutaj tak, nie będę po kolei, tylko tak przejdę. O, ta jest ładna, bo ma taki sztywny, wiecie, jak to się mówi, łodygę sztywną. To już rozwinięta, taka wielka, piękna. No zaraz opadnie, właśnie to jest to z różami, nie? O, i ta właśnie, też taka ładna. Też taka sztywna, bo ja takie lubię właśnie. Nawet Justyna na zakończenie roku dla pani nauczycielki brała. Może i w tym roku się uda, zobaczymy, jak będą wyglądały. Tak pochwaliliście te doniczki, które tam były przed domem, co mówiłam, że mama robiła. Tutaj reszta kolekcji. I mama. Dzień dobry, cześć wam, kochani. Mama może powie, co tam jest w tych doniczkach. Ja tak dosyć blisko muszę podejść, bo mikrofonu nie wzięliśmy. Dobrze, bo doniczki najpierw trzeba położyć jedną, jakieś wiaderko, jakąś starą donicę. Żeby kształt był, nie? Żeby kształt był. Potem się nakłada worek foliowy i potem cement się miesza z piaskiem i się formuje tak gdzieś 3-4 centymetry. To tak się obkleja, nie? Bo ja widziałam, jak mama robiła, tak. To tak właśnie w ręcach taką kulkę i się obkleja po prostu te wiaderko, tak, nie? Tak, i potem się wkleja się kamienie w to. Wciska. Wciska się kamienie, żeby ładnie się trzymały. I to tak ile czasu schnie? No tak schnie 2-3 dni.
No i wtedy te wiaderko się wyciąga? Nie, i zostaje wtedy, co? Czy nie? Te wiaderko się przewraca, się ten, wyciąga się z tym wiaderkiem wszystko, bo jest folia. Aha, i, ona, i ziemię prosto już w ten beton, tak? Tak, beton, ten... tak, tak. Aha, tak, myślałam, że to zostaje jakaś tam doniczka. Nie, 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 nie. I te dziurki? Bo też się przed chwilą pytałam, bo... Aha, a te dziurki to są, żeby potem spływała woda, nie? Jak się to donice ze środka się zdejmie, czy wiaderko, żeby ta woda spływała, jak będzie nadmiar wody. No tak, no czyli tak jak działanie jak w każdej doniczce, tak, nie? Że, tak. Że ten. Bo tak. Teraz jeszcze jest wiaderko i ona dlatego nie przepływa, nie? Nie, nie przepływa, tak. I tak. Jeszcze też mówiłam, że kamienie z nadmorza, nie? Tak, nadmorza zbierano. Z tego sanatorium. Tak. Patrzy, co tam tata wyciąga z samochodu, a tam pełno kamieni. Tak. Ale no, przydały się a jak... A jeszcze mieliśmy taką sytuację, że taki jeden pan nas obserwował, bo ja z wózkiem, mąż mnie ciągnął wózek, ja ukucnę, zbieram te kamienie, a jeden pan tak podszedł do nas, tak znienacka, i, bo żona mówiła, a nie pytaj się, bo co powiedzą te małżeństwo, nie? Ja muszę się spytać, bo ostatni dzień turnusu, do czego wam tyle kamieni, nie? Ja zaczęłam opowiadać mu, że robię donicę. No jak to donicą? Pierwsza słyszy, że z kamieni, nie? Z kamieni donicę, mówi. Może być piękne. No, no to... może ogląda. No, może ogląda. To pan tak. Zobaczy, jakie to ładne. Tak. No naprawdę. I różne kształty można sobie, bo tutaj widzę, że jedna jest bardziej kwadratowa, tak. Jedna bardziej stożkowata, nie? Tak, to zależy od pojemnika, jaki dasz. No. Na przykład no. Chcesz malutkie kamniuszki, możesz i kubek, czy tam niskie. No, różne kształty. No a to już wtedy takie drobniutkie by musiały być, to są nie? Drobne, tak, tak. No, są różne kształty, nie? Kotka Kitka widzę, że się zadomowiła. Tak, kotka, są tu, ja mam 4 koty, mam. Bo ktoś ostatnio pytał o tego czarnego, bo no. Jego to rzadko kiedy widać, a on tutaj się wyleguje, on się albo tu... w domu. Tak, i no. Biały w ten czas, nie wiem. I domu. Biały jest, tu możesz. Biały, chodź, jest chodź, biały. Chodź, chodź, biały. Ale on nie wyjdzie, bo krecik jest, no, on się będzie bał teraz pewnie. Chodź, chodź, biały. Chodź, biały, mruczku mały, chodź. No to szlachcic jest. No, chodź. Tak chodź, powącha, czy warto wyjść? Chodź, szlachcicie. Nie chcę go krecika zobaczyć. No. Ale zasadniczo się nie boją. Nie, one się, ogólnie jak krecik jest sam, to one się kumplują, nie? Tak, kumplują tylko się. Najgorzej, jak już więcej ich wyskoczy, no to już się nakręcają jeden na drugiego. Tak jak dzisiaj Riko za szczekanie jak się wziął, to co chwilę, nie? No. A krecik się tylko wkurzał i leciał zobaczyć, co się dzieje i też szczekał. A my jemy obiad i też co chwilę latamy zobaczyć, co się dzieje. No, no. A to Riko się nauczył szczekać i się tak cieszy chyba. Tak. I co chwilę szczeka, afery tak. Kręci. I możesz te kwiaty, co są wam powieszone. To ja to tak ile razy widać, bo ja z tej strony w sumie też nagrywam. Znaczy tam, gdzieś tam w ogrodzie, ale tak no nie z bliska, nie? No, no kolekcja. To jeszcze się rozrosną, nie? Tak, rozrosną, będą pięknie będzie. Tu będą lilie wszędzie kwitły. Tak, tak. To już niedługo. Moje już też na rozwinięciu. Myślę, że z dzień, dwa. To już czerwone się rozwiną. Te czerwone zawsze pierwsze są. No, twoje nie wiem czym. Są. Twoje piękne. Jo, tylko że znowu się pokładły. Bo ten, bo do słońca idą, nie? A jeszcze, jak chciałam jeszcze widzowie was przekazać... Poczekajcie, czekajcie, bo ja muszę bliżej, mama. No, no. Widzowie jeszcze chciałam was przekazać właśnie tej mojej chorobie. To w następnym odcinku, kiedy dobra, przekażę... To opowie, mama opowie. Opowie, co mi dolega. No. No, ja tak wspominałam, że mama jest na wózku. No, bo wiecie, to jest może nie taka codzienna sytuacja, więc może lepiej wiedzieć. No. Chcieliście bardzo poznać. Mama na pewno czyta komentarze, bo tam wczoraj tak. Pod filmem to tam było tyle fajnych komentarzy, tak. Że bardzo chcą poznać. Czytam. Także dzisiaj mama gościnnie. Tak. No i bardzo chwaliliście właśnie te doniczki, ale to nie jest wszystko, bo mama chodzi na warsztaty też takie, na klub seniora. I tam takie cuda, nie? Robicie, że normalnie mama przychodzi i mimo, że na klubie seniora, to jeszcze w domu. Tak, także tak. Naprawdę od szycia po bombki, po jakieś tam te zajączki wielkanocne, skrzaty, wszystko tak naprawdę. Wszystko. No. I korale, i, no. I bransoletki. No, i a to? Co to jest? To jest fasola tyczkowa. Aha, bo właśnie też się zastanawiałam, po co te kije tutaj no. Tak są. Myślałam, że jakiś kwiat taki do góry nie, będzie nie, to się... Są, to jest fasola tyczkowa. Fasola tyczkowa, nie wiem czy słyszycie. Ja kiedyś miałam, to takie wielkie to rośnie. Rośnie, wiecie, no. Do 2 metrów. No. No, ale tutaj się sobie poradzi raczej. No. Ale tu jest fajnie. Stoję sobie na drabinie i wpierdzielam czereśnie. Muszę zjeść, póki szpaki nie zjadły. Teraz takie piękne są u góry. Te czerwone. Tu jest cudownie. Może się nie zrypię nawet. Jak jutro filmu nie będzie, to znaczy, że spadłam i leżę pod drzewem.
A krecik pestki zjada jak zwykle. Już czekasz na następną? Ty jo. Ale dobre. Gdzie ja wlazłam? Sławek mnie tak podkusza trochę, żeby sobie czereśnie stamtąd zerwać, ale ja się tak nie wygnę. Toś tu stówce normalnie. Kurde, nie kuś. To może nazrywaj żonie. O kurde, dobra, idę. Nie, bo ja tu nie zejdę wtedy, jak ja już patrzę w dół, to już mi się kręci w głowie. Ej, pierwszy raz może się uda ten... zerwać wszystkie czereśnie z góry. Chodź szybko, to trzymam ci. Dobra, idę. Jaki to jest kusiciel normalnie. Weszłam na czterech, oczywiście, na dach. Sławek mówi, no, a jak teraz zajdziesz? Przed chwilą tak mnie namawiał, a tutaj też mogę normalnie stawać? No, to jeszcze bardziej niż tam. Aha, jeszcze bardziej niż tam, jo. Już do pokoju wpadniesz. Jo. No bliżej sobie podejdę. Ja już bliżej nie podejdę, bo tam już jest ziemia. Ja się boję. I no, tak wchodzę, czołgam się po tej drabinie na ten dach. Długo mam jeszcze czekać, długo mam jeszcze trzymać tą gałąź. Takie, żeby jeszcze szybciej może się uda, że zleci, co? Śmieszne. Nie, podejdę, zaczyna padać. Kurde, deszcz zaczyna padać. No jo, i tak trzymam teraz tą gałąź i nie wiem co dalej, bo ja tam blisko nie podejdę. Dobra, zobaczymy. A krecik już na dole gdzieś za mną piszczy. Już mnie szuka. Krecik gdzieś na dole piszczy. Żeby po drabinie przypadkiem nie wlazł tu. Bo on to umie takie rzeczy. Krecik, oj! Chyba najtrudniej zdobyte czereśnie w moim życiu. Kurde. Ale namówił, namówił. Po tyle czereśni, kurde. Życie ryzykować. Nie, nie, nie. Krecik tylko na dole piszczał bidulek. Za mną. Dobra, idę jeść. Na łonie natury najlepiej smakuje. Bo teraz psy przyleciały i tak teraz o trochę nie wiadomo, czy pić, czy patrzeć, żeby nie oblizały. A gdzie drugi? Znowu gdzieś w las? W butach? On tu pewnie gdzieś siedzi. No na pewno gdzieś tam siedzi, on tam wchodzi. Ale zapija. No już nie? Tu jest. Chodź Riko. Riko, Fado. Dobra, ja idę jajka wybrać. Tam siedzi sobie. O, jak sobie siedzi taki kruszynek. W który to? Fado! Zostaw kota. Już napilnuj, tak? No to takie wielkie stwory dla nich są. Nie jest takie proste. Dobra. Co tam moje dziewczyny dzisiaj wymyśliły? Tam nie ma. Nie wiem, czy Sławek wybierał, czy nie. Kurka siedzi. Siedzi ładnie. Gdzie ona jest? Tu. Tak przez kratki mi trochę ciężko. Nie ma jaja tam. A jeszcze nie byłam na wybiegu tym dużym. A to sama pójdę. Już nie będę was zanudzać. Kolejny raz szukaniem jajek. Tu najwyżej wybiorę. A co tak mało? Zielonego żadnego nie ma? Żadnego zielonego? Boże, może ten. Wszystko pewnie w gniazdach jeszcze. Jo, bo tam widzę ile jajek leży. A to w sumie inaczej. To policzę tutaj te z wiaderka. I resztę policzymy razem. 35 w wiaderku. Po prostu Sławek nie wybierał później. A to tamtą blachę robił. 35, 38, a tutaj aż 3. Ej, te, siostrą stąd. O, ko. 38, a co one mają takie czarne? Aha, bo to z tym lekarstwem chyba jest dzisiaj, co mówiłam. Takie czarne? Żółte było ładniejsze. Dobra, 38. O, 40. Ładnie dzisiaj chyba się zapowiada. 42, 43, 44, 45, 46, a ta już dziobie, jeszcze nawet nie podeszłam. 48, 50,
zawsze to samo. 50, tam daleko nie ma, nie ma. 53. Pięćdziesiąt cztery, 56, 58, 60, 62, drugie zielone, 64, ojej, kurka, chociaż jedno to będzie rekord. 64, dobra tam, aciul, dziób sobie. Ała, 64, o kurczę, tam daleko jest, ała, 65, 66. Idę jeszcze zobaczyć na wybieg, ale i tak już jest rekord, ale fajnie. 66, elegancko. Dobra, idę zobaczyć na wybieg. Zaraz wam powiem, czy więcej, czy nie. I zapiszemy. Więcej nie ma. Nic więcej. Także 66 zostaje. Fajnie. Cieszę się bardzo. Nie zwróciłam nawet uwagi z tego wszystkiego, czy dwa są zielone jajka, czy trzy. Ale chyba dwa, jak dobrze pamiętam. Bo się już tak uradowałam, że już 60 było, 64, a jeszcze pod jedną kurą zostało. Także już wiedziałam, że będzie rekord. Chyba. Super. Idę Sławkowi powiedzieć. Co? Co, Wulki? No zapytaj, no. No ile jajek? 66. O. Rekord mamy. A ten stoi i co? Co? Ja tu czekam na pytanie. Co tu się dzieje? Co o tobie? Wszystko ok? Musiałam uciekać z psami. Zaciągnąć kota. A co, on jeszcze nie dostał? Jeszcze co? Dostał, tak się cieszy. A, na mój widok tak się cieszysz. Ale ja za... też się cieszę, że cię widzę. No, tak. Albo się z ciebie śmiały, jak ty wyglądasz jak takie czupiradełko no, dziś. To przy z nich. No, z nimi to nie można dobrze wyglądać, nie? I z tym, Boże. Gdzie by w bagnie? Przed chwilą jeszcze był suchy. Dobra, idę z rekord jajców zapisać, bo dziś rekord mamy. Jeszcze chyba się nikt na mój widok tak nie cieszył jak Heniu tak dzisiaj. Chyba, że se wkręcam, że na mój widok. Ja chcę, mogę napisać. Możesz. To musisz skreślić te 64, skreś, tak jak ja tam wcześniej skreśliłam. I napisz 66, tylko nie takie wielkie, nie? Żeby mi się później następne zmieściły rekordy. Dobra, elegancko. Mamy to. No, w bagnie siedział chyba. Tak jak krycik. Krycik wczoraj się po... Po plecach zanurzył w bagnie. Dobra, dobra, jeszcze miałam zobaczyć ile jajek zielonych. Dwa chyba, nie? Jak dobrze pamiętam, tak, bo tam już na dole nie było. Dobra, to dwa, okej. Okay. Ała, 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 fado. Dobrze, kochani, tym miłym akcentem kończymy. Także do zobaczenia, do następnego, cześć!